No, maturę. 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 Będziecie za. Rozproszycie się wszyscy, po tych pomieszczeniach będzie ludzi, jak to tak przejdziecie do ludzi. Tam dziewczyna, że interesowany jest kołyską? Może będzie tak trzeba myśleć. A nie się raz. Dwa pytania zadam. Czy kojarzycie wygląd tego obiektu drewnianego? No to wam przypomnę. Na ścianie tych w każdym gospodarstwie jest taki obiekt. Plusem tutaj odpowiedź bardzo abstraktna, stosowa, a wewnątrz jest takie dziwne pomieszczenie, gdzie nic też nie ma środka, na ścianach tylko murowane są ściany. Tych takich fajnie rzucany do zaprawa papier na deskach była rzucana i zacierana ręką. Tak, oryginalna krzywa. To tak kiedyś zarzucano. Co w środku mogło być? Na pewno nie informacja turystyczna 100 lat temu, że nie ma 100 lat temu. To co mogło? Nie wiem, gdzie zwierzęta. O, i co jest? O, koń. Dobra, w porządku. Starczy, jeszcze trochę kur było, które wychodziły. Wyjście z tymi małymi dzieciami tam. Teraz trzeba powiedzieć, że... Pomieszczenia, które były, które są rano, pomieszczenie te pierwsze długie, tak jak odległo widać, wjeżdżają do jednej strony do domu i z drugiej. Czyli coś wjeżdżało, został wyładowywany transport i wyjeżdżał z drugiej strony wóz, pusty po wyładowaniu siana. Pomieszczenie do wózki i siana. Następne pomieszczenie były normalnie pusto przestrzeń aż do kalenicy. Był to magazyn słomy i sianko. Ktoś z was spał sobie na sianku już? Nie spaliście nigdy. Pełno pająków w nocy nawet nie czuję tak jak sobie Muzeum jest tutaj w tym obiekcie od ponad 15 lat. Stodoła była w trzech etapach wyremontowana. Góra z pozoru poddaszy jest co do sali edukacyjnej. Do prowadzenia zajęć, jak jest zimno, mokro, czy jest mróz, ogrzewany obiekt można włączyć i wyświetlić wazualne diaporamy przyrodnicze i programy ekologiczne poprowadzić. Można też takiego, można badania wody zrobić pod mikroskopami. Wody, teraz przejdziemy tutaj do sali tej następnej. Trochę wam opowiem o muzeum. Proszę.